No hej ludziska, cześć wam wszystkim, pępuszki, pierdziuszki, moje kochane, miłe, witam was bardzo serdecznie z tej strony, jak zwykle, grzechu 40, no bo przecież nie wujek Stefan. Mam zaszczyt zaprezentować wam kolejny, mam nadzieję, całkiem epicki odcinek serii Zagrajmy w Medieval 2 Total War Królestwa. Z tego co pamiętacie, w dalszym ciągu potykam się z mymi przeciwnikami, którymi są obecnie Egipcjanie, no i jako tako mi to wychodzi, chociaż od dłuższego czasu nie zdobyłem już żadnej osady, chciałbym to zmienić, dlatego też planuję w długiej perspektywie czasowej ofensywę na to miasto, ofensywę na sam Cypr, a i przy okazji samą ofensywę na Tantę, która prawdopodobnie będzie miała miejsce niebawem. A póki co wydaje mi się, że w tej turze wszystko zrobiłem. Być może się mylę, ale zaraz się upewnimy. Ty się poruchałeś, tutaj z miastami już nic nie zrobię. Hajs wydałem, mam 4 floreny obecnie, więc no niespecjalnie dużo mój skarbiec w znaczącej mierze opustoszał. Ostatnio werbowałem kupca, ale chyba go jeszcze, no właśnie, jeszcze go nie zwerbowałem. Takowoż więc... Jak wygląda wiara? 48 i 94, wow, bardzo dużo katolików. Tutaj mam 33%, a tu 0. Muszę przepchnąć kapłanów w tamte rejony świata. Jak wygląda sytuacja tutaj? 92%. Fiu-fiu. Fiu-furu-fu-fu. 99, 89. Oj. Jakby to zrobić, żeby było dobrze? Ilu ja mam kapłanów tutaj? Tylko jednego, bambaryłkę. I mam 95% katolicyzmu, w związku z czym póki co myślę, że mógłbym go przeflankować w te rejony świata. I obecnie mógłbym przeflankować również tego w te rejony świata, czyli do Aleksandrii. A skoro ty nie masz co robić, chłopie, to idź mordować kolejnych handlarzy i kupców. Dobra, myślę, że eta wsio хорошо, mogę sobie pierdyknąć. Klepsydrę. No i co ty, Stasiu, zrobisz, co? Co ty, chłopie, zrobisz? No, błagam cię. To jest po prostu słabe. Nie no. Bardzo się cieszę, dlatego że ich wojska odeszły od mojego fortu, przestały go oblegać, aczkolwiek... Mówi się o powstaniu Mameluków w Egipcie. Ponoć dawnych niewolników prowadzi potężny wojownik zwany Bajbarsem. A bunt jest tylko kwestią czasu. Czy ci buntownicy będą po mojej stronie, czy nie bardzo? Bo wiecie, zasadniczo, zgodnie z staroeuropejskim przysłowiem, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, w związku z czym teoretycznie nie mam nic przeciwko, aczkolwiek w praktyce nie jestem przekonany. Dobra, zwerbowałem kupca, zaraz się temu przyjrzę, troszeczkę pobudowałem, to mnie akurat bardzo cieszy. Miasteczko się rozwija Arsów. No, w pyteczkę. W pytunie. Dobra, w takim razie, skoro miasteczko się rozwija, automatycznie przeznaczę kapitał na rozbudowę murów miejskich, nie widzę przeciwwskazań, jeżeli chodzi o to... No i widzicie, te wszystkie wojska milicji miejskiej są utrzymywane teraz z podatków, w związku z czym nie obciążają mi budżetu centralnego, bardzo mnie to cieszy, niezmiernie kontentuje. Teraz tak, flota niech przepłynie tutaj, wy się załadujcie na tą flotę. I nawet myślę, że moglibyście jeszcze coś stąd pozabierać. A na przykład tych łuczników, czemu nie? No, to już jest całkiem pokaźnych rozmiarów armia. I teraz tak, mógłbym w tej turze jeszcze popłynąć w stronę Cypru, ale obawiam się, że wiecie, gdzieś na przestrzale, na przelocie owej drogi mogę spotkać flotę egipską. Byłoby to bardzo niewskazane, dlatego że w tym momencie mogłoby się to zakończyć jedną wielką rzezią. Co? Czemu? A, bo armia. Dobra, armia ma chyba taki mały obszar poruszania się. Okręty mogłyby bardziej się rozpłynąć. Dobra, na początek weźmiemy jeden okręt i on ma się udać w te rejony mapy na zwiad. Szeroko pojęty zwiad. Żeby zobaczyć, co tam wróg zamyśla. Chyba wroga tutaj nie ma, więc udam się w to miejsce. Mam nadzieję, że to nie był błąd. Dobrze. Co zrobimy teraz? Co możemy zrobić teraz? Przede wszystkim mam jeszcze troszeczkę hajsu. Jaki ty masz zasięg? O. Teoretycznie mój zwiad on może dogonić, ale autentycznej armii już nie, w związku z czym nie mam się czego obawiać. Tych prosiaczników mogę spokojnie zaatakować.
ze spokojnym sumieniem. A poszło wolno mnie stąd. No. Dobrze. Teraz tak, wy przejdziecie tutaj. Jakie ty masz w ogóle wojska? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oddziałów konnych. Bardzo dużo. 4 oddziały łuczników, tuczników. Kurczę. Chciałbym zrobić miejsce w tej armii, wiecie na co? Na ten wielki krzyż, na tą relikwię. Bardzo mi na tym zależy, to była taka armia wizytówka całego mojego mocarstwa, całego Królestwa Jerozolimskiego. Taka autentyczna krucjata. Dowodzona notabene przez króla, w związku z czym no nie w kidmuchał, prawda? Tyle tylko, że kogo było odwołać z tych wojsk? Świetne pytanie. Dobra, wezmę taki przeciętny, standardowy oddział piechoty, no co zrobić? I w zamian wyślę im właśnie wyżej wymieniony wielki wóz z relikwią. Ty się, panie Baldwin, na razie ustaw w to miejsce. O, widzisz? O, jak ty mnie podniecasz, chłopie, ty wiesz co ja chcę. Po prostu, czytasz mi w myślach. I teraz tak, kupiec. Panie kupiec, łów ty w dupę, jego mać, mucha mi tu lata. Szlak by cię. Wredne muszysko. O, kurde, tego się nie spodziewałem. No. No to niezłe zdziwko. To niezłe zdziwko, kurcze, no. Się podziało bardzo, bardzo dziwnie. Nie spodziewałem się Turków w tych rejonach świata. Myślałem, że to już jest tak daleko od Turcji, że tutaj się nikt nie zapuści. No, źle myślałem. Co tu wiele mówić, po prostu źle myślałem. Wy nie pisaliście, że gdzieś na południu znajduje się miejsce wydobycia kości słoniowej, o ile tak można powiedzieć. No bo tego się raczej nie wydobywa, prawda? To nie jest kopalina. To się pozyskuje po prostu z zabijania zwierząt, aczkolwiek myślę, że tego typu rarytasy istnieją tylko na mapie głównej kampanii w Medievalu 2, bo tutaj w dodatku Królestwa niczego takiego nie widzę. Widzę jedynie samych niewolników, chociaż niewykluczone, że handel niewolnikami również jest nader opłacalny. Zaraz się przekonamy. No zobaczmy. Ile mi to daje? Ile ty masz w ogóle gwiazdek? Ło kurde, stary, ty masz 0 torarków. No taki nieudolny jesteś trochę. Tak ci powiem. Nie, niewolnicy nie są aż tak rentowni, jak myślałem. Tak ci powiem, słaby jesteś. Miękki wacuś z ciebie. Sorry, Wery. Ale musiałem ci to powiedzieć prosto w twarz. No ktoś ci to kiedyś musi opowiedzieć. A już lepiej, żebyś to usłyszał ode mnie, niż od jakiejś dziewoi w przyszłości. Co nieco tak. 25. Kurde, słabe dochody. Taki niedoświadczony kupiec to naprawdę z tego handlu niespecjalne tutaj zyski przynosi. Papirus. 22. No to chyba faktycznie 25 to będzie największy zysk, jaki będę miał z tego kupca i największy pożytek, jaki mogę tutaj z niego wykreować. Złoto. 25 tutaj też. No to ewentualnie mogę iść w stronę tej kopalni, bo ona jest najbliżej. To od razu już w kolejnej turze mógłbym zacząć na niej zarabiać. No jeszcze zobaczmy. No nie, no ewidentnie żadnej kości słoniowej tutaj nie widzę. Dobra. No nie ma. Chyba, że jest gdzieś, gdzie nie wiem, gdzie ona jest. Dobra, w takim razie idź w stronę tych kopalni złota. Mój ty drogi prosiaczku warchlaczku, jeżeli chodzi o hajsy z YouTube'a, to przede wszystkim chciałbym wszcząć werbunek w tym rejonie. Czy ktoś tutaj gdzieś ma jakieś mangonele? Nie bardzo. Wy natomiast zostaliście uszczupleni przez oddziały wroga, co mi się niespecjalnie mocno podoba. I... przewerbuję sobie te wojska na nowo. W taki sposób. Dobra, w Al-Suez. No ta armia będzie musiała zetrzeć się z wrogiem. Tutaj jest Ryszard Lwie Serce, więc wolałbym go nie tracić. Mam nadzieję, że go nie stracę. No i co, jeżeli chodzi o wojska, zasadniczo to tyle. Mógłbym wziąć oddziały z Kerak. Zostawić tutaj powiedzmy ze dwa oddziałiki. Resztą wojska udać się w stronę tych buntowników. Mamy ludzkich. Szorbany wieprzy w dupę kopanych, o! Co? O jakie to jest do dupy, no naprawdę, jak oni mnie czasami wkurzają, ten komputer to jest debil. Dobra.
Trudno, nie będę się nadmiernie, niepotrzebnie stresował. Wkurza mnie to, bo ja miałem bardzo wielkie dysproporcje w tej bitwie z perspektywy naszych sił, tak? Ja miałem znacznie potężniejsze wojska od mojego przeciwnika, znacznie mocniejsze wojska i bardziej liczne wojska. Gdybym sam to rozegrał, to bym to wygrał z palcem nie powiem gdzie, w takim dosyć newralgicznym miejscu mego ciała. No ale komputer oczywiście to zdobycył i spierdniczył. Żeby cię szlak, komputerze wredny ty. Ale dobra, trudno, nie będę płakał. Kłamałem, będę płakał, tylko jak wyłączę frapsidło. Jak tylko zgaszę programy do nagrywania, od razu się popłaczę. Tak to właśnie będzie. Dobra, ty idź teraz w te rejony świata, znowu postaw... Nie możesz, bo to nie jest moja prowincja. No szlak. Bo chciałbym wziąć teraz ociupinkę armii stąd. Nawet nie taką ociupinkę z tego, co widzicie. Tutaj mogę ewentualnie jeszcze zwerbować taki oddziałik i te wojska ja bym chciał przeflankować w stronę tej osady, póki jeszcze ona nie została zdobyta przez Turków. Widzicie, rozumicie? Bo tutaj widzę, że tureckie świnioki bardzo mają mocne zapędy względem tych pustynnych rubieży. Dobra, czy mogę coś gdzieś jeszcze ciekawego i fajnego wybudować? No pewnie, że mogę. Ja bym nie mógł, trzymaj piwo, Stasiu. Dobra, w takim razie tam postawimy to, tutaj... Budują się te nieszczęsne kopalnie. O, dobra, tutaj się to stawia. W Aszklonie na razie nie będę niczego werbował. Tam też nie mam takiej konieczności. No tutaj już bym coś tam wybudować mógł. Na przykład płodozmian. Mógłbym w niego zainwestować. Ewentualnie jeszcze na coś mnie tam stać. To powiedzmy, że w tym Aszklonie bym coś dobudował. Stajnie załóżmy. To też nie jest takie głupie wyjście. No i co? No w tej turze... Z tym już więcej nie zrobię. Mógłbym jeszcze poruchać się ociupinkę armiami. Przede wszystkim, co za wojska macie tutaj? Ciekawy bohater. 1, 2, 3, 4, 5 gwiazdek. 5 gwiazdek, dobry bohater. No oczywiście do mojego Baldwina króla się nie umywa, ale mimo wszystko jest to bohater dobry, a armię mają bardzo, bardzo znamienitą. Zobaczcie, to nie jest słaba armia. Mają bardzo wiele katapult, mają mangonele, mają trebusze. Wow, to naprawdę jest świetna armia. Ha, może być ciężko, wiecie, nie chcę tutaj złorzeczyć, ale może być różnie. Może być różnie. Oddziałów walczących na dystans nawet mają niespecjalnie dużo, tylko dwa takie oddziałiki. Nie, trzy oddziały. No i oczywiście te wszystkie katapulty. 1, 2, 3, 4, 5 katapult. Szlak, będę musiał zadziałać w tej bitwie strasznie szybko i momentalnie, już na początku batalii, związać walką wszystkie ich oddziały, które miotają pociski na dystans, czyli te wszystkie katapulty i trebusze, no bo jeżeli tego nie zrobię, to im po prostu zmiażdżą. Zmiotą mnie z powierzchni ziemi, tego typu oddziałami. Więc będzie to bitwa dosyć znacząco stresująca, aczkolwiek jej nie zobaczycie, bo przecież w tej turze nie jestem w stanie tego uczynić, szkoda. Natomiast co się dzieje tutaj? To są niedobitkowie, zobaczcie. 8, 10, 24, 25, 30, 11, tak jakoś słabo to wygląda, ale dla mnie to dobrze. I to chyba nawet są niedobitkowie z poprzedniej tury, tak mi się coś wydaje. 1, 2, a raczej z poprzedniego odcinka. 1, 2, 3, 3 oddziały łuczników. Jak wyglądają posiłki? O kurde, to są sami łucznicy. No dobra, to wygląda dziwnie, ale okej. Skoro tak chcecie się zabawiać, to proszę bardzo. Ja tam wam bronić nie zamierzam. Tego pana przeflankuję w te rejony. Tutaj połączę tych dwóch kocich miętusów i prześlę armii wsparcie w taki sposób, że teraz mają dwa oddziały swerbowane na 100%. No i atakujmy im! Do boju! Mógłbym najechać ich nocą. Ale czy ja chcę to zrobić? Powiem wam szczerze, chyba nawet nie. Dobra, postaram się to wszystko ugryźć za jednym razem. No i po prostu w jednej bitwie rozgromić obie ich armie. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Ciągle herbatki, proszę zdrowie.
No dobra. Topografia terenu mi nie sprzyja z tego co widzę. Przede mną znajduje się potężne wzgórze i wróg na pewno będzie miał zlokalizowane siły właśnie na tym wzgórzu. No dobra, no co zrobisz? No trudno. Trzeba jakoś tego śledziucha zjeść. Prawdę mówiąc, mogłem mimo wszystko tą bitwę rozegrać nocą. Byłoby mi łatwiej, aczkolwiek no nie chciałem się tak roztkliwiać. Wolałem to wszystko załatwić jedną batalią. Być może był to błąd. Być może chciałem ugryźć więcej niż mogłem pomieścić w moich ustach? Też istnieje taka możliwość. Wszystko jest możliwe. Dobra, zrobimy tak. Albo tych panów to ustawimy tutaj. To będzie grupa armii środek. No, taka jest akurat przypadłość starszych Total Warów, że bardzo często w nich widzimy jedną i tą samą taktykę przez całą kampanię. No i tutaj właśnie możemy to zaobserwować. W każdej bitwie ustawiam te wojska tak samo, czyli konnica na flanki, środek piechota i łucznicy. No to jest najlepsze ustawienie, co tu wiele mówić. Tak więc tak się to wszystko... No nie, no ale kaszana, no to jest po prostu jakiś żart. To wygląda tak, jakby twórcy gry zastanawiali się, co tylko zrobić, żeby mnie tutaj udupić najbardziej, jak to tylko możliwe. No i sobie to wymyślili tak, że obie ich armie będą się znajdowały zaraz obok siebie. Bardzo mnie to nie cieszy, dlatego że zanim ja do tych armii dojdę, to one się już zjednoczą. Oj, zdupiłem. Trzeba było mimo wszystko rozegrać to nocą, na początek rozprawić się z jednym wojskiem, potem z drugim i byłoby okej. No to kurde, mnie poniosło. No dobra, trudno, co zrobić. Ale to jest chamskie. To jest chamskie. Miałem sporo pecha z perspektywy ukształtowania terenu i rozlokowania tych wszystkich sił. Kontynuując, te starsze Total Wary właśnie mają taką przypadłość, że taktyka jest dosyć powtarzalna. W przypadku nowszych Total Warów, posadowionych nieco bardziej w klimatach fantazy, czyli no bije tutaj bezpośrednio do tytułu, jakimi są Warhammer Total Wary, no te gry, z tego co wiemy, oferują już znacznie bardziej rozbudowane możliwości taktyczne, dlatego że mamy na przykład jednostki, które czarują, mamy jednostki, które latają, to kompletnie redefiniuje strukturę batalii. Aczkolwiek też bym na to wszystko specjalnie nie narzekał, zresztą pewne rewolucje już wprowadzał sam Empire Total War, czyli okres wojen napoleońskich, dlatego że wiecie, proch strzelniczy, szeroko pojęta artyleria, w dobie kartaczy i szrapneli kilka odpowiednio ustawionych dział było spokojnie w stanie zmieść z powierzchni ziemi praktycznie całą armię przeciwnika, w związku z czym też było to soczystym powiewem świeżości, ale mniejsza. Powracając do tematyki szeroko pojętych ciekawostek, ostatnio ględziłem wam o koniach i wielbłądach. Mówiłem o tym, że wielbłądy są znacząco wolniejsze od koni, ale bardziej od nich wytrzymałe. Mimo wszystko mają też pewną wadę, o której wypadałoby wspomnieć i która jest dosyć znacząca i ważna z tej prostej przyczyny, że wielokrotnie w historii no, powodowała ona dziwne sytuacje w szeroko pojętych wojnach i bitwach. Nie wiem, tak na to patrzę, czy dałoby się jakoś odciąć te armie od siebie? No kurde, nie bardzo. Bo jak? Szlak. Źle się podziało, strasznie źle się podziało. Dobra, przede wszystkim tutaj widzę ich konnych łuczników, więc moją konnicą chciałbym ich związać walką najszybciej, jak to tylko możliwe. Będę do tego dążył. Mam nadzieję, że mi się to uda. Zaraz zobaczymy. Pierdyknij sobie w lwa! Poczuj w sobie siłę lwa! Tak jest. Ty ich okrąż. Okrążaj niczym krążownik! Biegnij! Łoty cieciu, biegać ci każe, a ty stoisz, no. No dobra. Okej. Jak je wygrywam bitwę, jak dopiero co ją zacząłem? Ty chyba troszeczkę przesadzasz, mój drogi. Ty w ogóle nie wiesz, o czym mówisz. W jakim ty świecie żyjesz, mój drogi? Jak ty chcesz w przyszłości rodziny założyć? Ja nie wiem. Ja nie wiem! Dobra, od razu ruszę konnicą na ich łuczników. To są tylko łucznicy, w związku z czym im szybciej zwiążę ich walką, tym lepiej. Gdzie są ci panowie? A, tutaj też sporo na tej flance się dzieje, z tego co widzę. Co to jest? To są oczywiście po raz kolejny łucznicy, w związku z czym wypadałoby ich również związać walką. Postaram się to uczynić. No piechotą może nie do końca. Jeżeli chodzi o piechotę, chciałbym ją ustawić w ten sposób. O, niech sobie idzie swoim tempem, rzecz jasna, w tamte rejony mapy, a wy panowie ruszać, napierdoptać! Napierdoptać!
Ale już, Alianusz. Wolno wam to idzie, naprawdę. Przypadłością Medievala 2 i takich tworów medievalo-podobnych, jak na przykład dodatek Królestwa, jest to, że bardzo ciężko było wprowadzić konnicę w szeroko pojęty galop, żeby wiecie, było to uderzenie, przy którym giną dziesiątki przeciwników. Faktycznie nie jest to takie łatwe i bardzo często konnica, która szarżuje, ma siłę takiego typowego pampersa łamane przez, no nie wiem. Nie wiem jak to nawet określić, takiego bomboszka. Teoretycznie jak ktoś was kopnie bamboszkiem, no to czujecie, ale mimo wszystko to nie jest takie uderzenie jak glanem. Prawda? No o to mi właśnie chodzi. Tak samo jest w Medievalu. Dobra, tutaj widzę, że panowie się związali walką. Moja piechota też już przeszła do walki z przeciwnikiem. Zasadniczo to dobrze. Teoretycznie przegapiłem ten moment, aczkolwiek nic tu złego się nie stało. Nad wszystkim jeszcze panuję. Łucznicy niech się zajmą tamtymi panami. Jeszcze mi powiedzcie jedną ważną rzecz, gdzie znajdują się moje katapulty? A, katapulty jak zwykle z tyłu, jak zwykle nie ogarniają i nie nadążają. Dupowate to wojsko, no ale co zrobić, już wam o tym mówiłem. Teraz tak, tych panów, to ja bym chciał tak wziąć w kleszcze. Kleszcze powiedziałek! Co byś tak od górki? Od górki! No dobra, zajechałem ich od dupy, od razu się w tym momencie poddali. Oczywiście morale im tutaj potężnie spadło. Teraz odsuńcie się od ich łuczników, bo oni ich mają całkiem sporo. Nie chciałbym stracić Ryszarda Lwie Serca. To jest całkiem możliwe w momencie, kiedy dostanie się on w ostrzał takich chmar wrogów. Tak, panowie tutaj napierdupcać ogólnie, co tu wiele mówić, po prostu napierdupcać. No i co też właśnie wam chciałem przekazać, co jest taką złą, pejoratywną cechą wielbłądów, która czasami zdarzało się, że zaważała na losach poszczególnych wojen. Mianowicie wielbłądy... No dobrze. Cieszy mnie to. Wielbłądy mają pewną dziwną cechę, która znajduje się w zakresie ich charakterystyki, o której to cesze bardzo często ludzie zapominają i w ogóle się o tym nie mówi, a to jest bardzo ważne. Mianowicie wielbłąd z natury jest takim dziwnym stworzeniem, które niespecjalnie okazuje zmęczenie. Niespecjalnie okazuje to, jaki jest jego stan emocjonalny, bądź też stan z perspektywy wyczerpania. W przypadku konia, tak samo jak i w przypadku psa. No patrząc na psa, jesteśmy w stanie określić, co ten pies myśli. Mniej więcej, no wiadomo, nie słowo w słowo, aczkolwiek mniej więcej wiemy, co on sobie myśli, jaki ma nastrój. Czy jest rozradowany, ucieszony, czy być może jest wkurzony, czy jest zmęczony, czy jest podniecony, prawda? Pies jest na tyle, prawda, otwartym stworzeniem, ekstrawertycznym można rzec, że można z niego czytać niczym z otwartej księgi. Koń być może nie jest aż tak ekstrawertyczny jak pies, aczkolwiek mimo wszystko z koni również można czytać, również można domyślać się, czy koń jest zmęczony, czy nie, bo on to okazuje podczas przemarszu. W przypadku wielbłąda tak nie jest. Wielbłąd jest kompletnie nieodgadnioną zagadką, jest taką studnią bez dna, z której nigdy nie wiadomo co wyciągniemy. Z tego prostego powodu, że wielbłądy w ogóle nie okazują tego, w jakim stanie się znajdują. Dlatego też, jeżeli koń idzie sobie po pustyni, zaczyna być zmęczony, no to jeździec już wie, że załóżmy ma jeszcze godzinę, przez godzinę może jeszcze tego konia eksploatować, ale potem musi stanąć na popas, bo jeżeli tego nie zrobi, no to koń po prostu upadnie. Wielbłąd czegoś takiego nie zrobi. Wielbłąd nie pokaże wam, że jest spragniony, nie pokaże wam, że jest zmęczony. On po prostu sobie drepcze. Natomiast w momencie, kiedy już ma dosyć, no to siada sobie na zadzie, na tym piasku i chociażby się waliło i paliło, chociażbyście robili co tylko w waszej mocy, żeby poderwać to biedne stworzenie z zadziszcza, nie będziecie już w stanie zrobić z nim nic. Tak więc, no wielbłądy trzeba poznać. To są takie stworzenia, które rzeczywiście są bardzo charakterystyczne, dosyć nietypowe. No i trzeba bardzo się na nich znać, żeby móc je odpowiednio wykorzystać. Ale tak jak mówiłem, wielbłąd jest zupełnie innym stworzeniem niż koń, więc ciężko to w ogóle do siebie porównywać. Dobra. Co? Nie! Jak? No co ty? Chyba kpisz? O ty w życiu!
Ryszard, lwie serce, paróweczko, moja kochana, coś ty naczynił najlepszego. Ale się porobiło. No nie mogę w to uwierzyć. Jak ja mogłem stracić takiego generała? Jakim cudem w ogóle? Jak? Fizycznie, jak to się stało? Jak do tego mogło dojść? Co się tam w ogóle podziało? Nie patrzyłem w te rejony świata, ale żeby aż tak? Żeby on był aż w takim oblężeniu? No po prostu ja cię nie mogę. Jakim cudem? Tego nie przeboleję, to był ludziska gwiazdkowy generał. Bardzo doświadczony, świetny. Zaprawiony w bojach. No to dupa. Spierdzieliłem w takim razie. Po prostu spierdzieliłem. Teoretycznie zabiłem dwóch generałów saracenskich, aczkolwiek co mi z tego, no, Ryszard Lwie Serce był dla mnie wart znacznie więcej niż 10 ich generałów, w związku z czym... No, bitwa będzie dla mnie pogrążona w żałobie. Zdecydowanie nie jest to dobre zwycięstwo. Można powiedzieć, że batalia zakończyła się wynikiem iście pyrrusowym, czyli okupionym monstrualnym cierpieniem. Ale trudno się mówi, no co zrobisz? Co zrobisz, jak nie zrobisz nic? Tutaj widzę, że mają jeszcze sporo oddziałów rozesłanych po mapie. Ktoś tu jeszcze musi być niepoddany. No bo bitwa dalej trwa. Tutaj jeszcze coś się dzieje. Serio? I ten się nie poddał jeszcze, naprawdę? No po prostu jaki wacuś. No dobra, trudno, nie będę płakał. Dobra. Powracając do meritum sprawy, do szeroko pojętych ciekawostek związanych nieco bardziej z krucjatami, myślę, że mogę to zakończyć. 260 do 500, no teoretycznie spoko. Teoretycznie. Jestem na was wściekły, przeklęci Saraceni, żebyście spłonęli w otłaniach dupy szatana. Niech pan odwróci od was swoje miłosierne oblicze. Oczywiście, stracę was wszystkich, gnoje, straciłem przez was tak znamienitą personę. Tak świetnego księcia, króla zasadniczo, króla, przecież to był król angielski. No nie, no nie mogę tego przeboleć, naprawdę. Takie to potworne, już dwóch takich zacnych generałów straciłem na froncie zachodnim wojny z Egiptem. Po pierwsze Gwidona, po drugie Ryszarda Lwie Serce. Gdybym jeszcze stracił Balduina, to naprawdę się załamie. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Bo prawdę mówiąc, to jest taki mój ostatni świetny generał. W tych rejonach świata bardzo, bardzo niefartobliwie się to wszystko potoczyło. No kurde, nie mogę tego przeboleć, naprawdę nie mogę. Ale dobra, oddziały z tego fortu myślę, że mogę wysłać na południe. Celem wsparcia tej armii. Która z tego co widzicie całkiem zacnie dostała po dupie w ostatniej bitwie. Sporo wojsk straciłem. Naprawdę sporo. Bardzo, bardzo sporo. To już przestała być silna armia z tego co widzę. Ale się porobiło. Jeszcze przez długi czas będę opłakiwał śmierć samego Ryszarda Lwie Serce. Ty byś się mógł połączyć z tymi panami. Robimy tak. Połączymy tych panów. Stąd mogę jeszcze zabrać tych z Trypolisu. Też to wszystko połączymy. Zawsze to kilku chłopa więcej, prawda? Ale do dupy, ale kaszana. Straszne rzeczy się tu dzieją, straszne rzeczy makabrycznym, iście makiawelicznym. Czy jeszcze coś mogę zrobić w tej turze? Mogę sobie zakatropić jednego pana, proszę, proszę się nie krępować. Dobrze, spalić psicocyca jednego wrednego. Płoń, bratku, płoń, w stronę słońca, aż po horyzontu kres. No nieważne. Kurde, zginął arystokrata, zobaczcie, Ryszard Mistrz.
bez względu na to, jak człowiek ten prowadził się przez całe życie, jego śmierć można opisać jedynie jako szlachetną. Zdecydował się mężnie stanąć w obronie swoich przekonań, wybierając śmierć, a nie hańbę ucieczki. Tak też właśnie się stało. No śmierć to chwalebna, aczkolwiek mimo wszystko niepotrzebna. W tej bitwie nie musiał on ginąć i to mnie boli najbardziej, bo gdyby to była bitwa ostatecznego boju, w której rzeczywiście no nie było innego wyjścia, no i wiecie, musiałem poświęcić bohatera, no bo po prostu to była istna rzeź, to bym jeszcze jakoś zrozumiał, ale to była bitwa, w której on absolutnie nie musiał ginąć. To było niepotrzebne, to była głupia śmierć. O ile śmierć w ogóle może być mądra. Aczkolwiek wiecie, o co mi chodzi. No, dobra, trudno, szkoda, stało się. Nic tutaj nie zrobię. Myślę, że jedyne, co mogę zrobić rozsądnego, to po prostu przeklikać kolejną turę. Zatem rym-cym-cym. Ale no kurde. Nie przeboleję tego. Nie przeboleję tego. Ryszard Lwie Serce to jeden z moich głównych generałów. Iście kanoniczna osoba. A tu takie, że... If there were any lingering doubts as to the power of the church, they were dispelled once the people gazed upon God's greatest house on earth. Its towering presence here shall ensure Christian dominance throughout the land. No, ludziska, aż mnie ciary przeszły. Filmik naprawdę zacny. Zawsze strasznie lubiłem takie filmiki w tej grze i we wszystkich Total Warach. Tak czy inaczej, szkoda, że Ryszard Lwie Serce nie mógł dożyć tych pięknych chwil, kiedy powstała pierwsza na świecie wielka katedra i to w bardzo symbolicznym miejscu, no bo w końcu co by nie było, w samym świętym mieście Jerozolima. Jeśli ktoś jeszcze miał wątpliwości co do potęgi kościoła, rozwiały się one, gdy spojrzał na największy dom Boży na ziemi. Jego wielka obecność zapewni dominację chrześcijaństwa w całym kraju. Tak jest, ludziska. Tak to właśnie jest, a nie inaczej. Zaprezentowana panna młoda. Proszę bardzo, hajtajcie się. Powstanie Mameluków. No właśnie, zaraz się przekonamy, czy oni będą po naszej stronie, czy przeciwko nam. Dawni niewolnicy zwrócili się przeciwko swoim panom. Mamelucy zrzucili okowy, ustanowili nowy początek pod wodzą jednego z silnych wojowników. Spoko, ale gdzie? Nie pokażesz mi tego. No to słabo. Sporo się podziało, prawdę mówiąc. Gdzie ci Mamelucy wyjdą? Nie wiem. No, czas pokaże. Widzę, że tutaj oblegają mój port w Dumiat. No niestety, póki co nie jestem w stanie z tym zrobić totalnie nic. Wojska, prawda, tutaj śpuszcza... O kurde! Całe szczęście ta armia, którą zebrałem, jest całkiem pokaźnych rozmiarów, bo z tego co widzicie, nie dość, że na Cyprze jest zlokalizowany potężny fort, to jest twierdza, jakich mało, to jeszcze w dodatku armia również jest tam dosyć obfita. Milicja włócznicza, bardzo dużo łuczników terapeuzyckich. No, słabo to wygląda, ale co też moje piękne, nader znakomite oczęta widzą, zobaczcie, Cypr jest podzielony na dwa, to znaczy, że tutaj na tej wyspie znajdują się dwie prowincje. Tak, więc być może na początek ruszę w stronę tej drugiej osady, a w momencie, kiedy ją zdobędę, to dopiero potem zdobędę Limassol. Myślę, że to nie będzie głupie. No i co tam jeszcze? Wenecja, pogorszone relacje, bardzo kiepskie. Plewam na was, Wenecjaniem. Tfu, zakały rodziny, wyście samymi wrogami. Jesteście wrogami ludu pracującego Jerozolimy i każdego zacnego prosiacznika. No ale dobra, odcinek był to iście ciekawy, sporo się w nim nadziało. Po pierwsze, powstanie mameluckie w Egipcie. Po drugie, śmierć czcigodnego Ryszarda Lwie Serce. Po trzecie, desant moich oddziałów na Cypr. Po czwarte, wybudowanie wielkiej katedry. Rzeczywiście, odcinek był pełen wrażeń. Mam nadzieję, że wam się podobał. Na razie z mojej strony to tyle. Widzimy się w kolejnych materiałach z tejże i z innych gier na moim kanale. Hej, ludziska!